Ogólnie Angelika nie ma roboty, nie ma pracy, jest z nikim. Na kasę się patrz, bo nie będziesz wiedziała, co klikasz. No, cóż za kobieta biznesu, czy wy to widzicie, jak zapierdziela z tą kasą fiskalną? Dobra, uzupełnij sobie tutaj braki, bo trochę ci wyprzeda. Ale chłop tańczy, uhu! O, twoja mama przyszła do sklepu. Cześć kochani, witam was w czwartym gameplayu z Miłowa. Stwierdziłam, że skoro ostatnio była jedna bliźniaczka, czyli Liliana, to dzisiaj sobie przywitamy kolejną bliźniaczkę, czyli Angelikę. Zaczniemy oczywiście od krótkiej charakterystyki postaci. Pokażę wam dom, jak on wygląda, gdzie oni mieszkają. I będę starała się to streścić w miarę szybko, żeby się nie rozgadywać. Także trzymajcie kciuki, żebym się za bardzo nie rozgadała jak zawsze. Tak naprawdę ten dom mieliście okazję już zobaczyć w odcinku o moim Miłowie, ale pokażę wam go tak bardziej dokładnie. Ale zanim pokażę dom, to zaczniemy od charakterystyki postaci. Angelika jakiś czas temu jeszcze pracowała w karierze stróża prawa i godziła to razem z kwiaciarnią, ponieważ Angelika prowadzi kwiaciarnię, w której pomaga jej również Szczepan i sobie tak właśnie dorabiają i Angelika w ogóle już jest ze Szczepanem, są strasznie bogaci, mają 100 tysięcy simoleonów, obecnie w funduszach mają 18 tysięcy, ale cały ten dom jest i cały ogólnie ich majątek ma równowartość 100 tysięcy ponad simoleonów, także fajnie się na tym biznesie dorobili. Więc Angelika na razie jest bezrobotna, łączyła tą pracę w kwiaciarni z karierą zawodową, ale po prostu nie była w stanie tego pogodzić, więc mówię, dobra, już zwolnię ją z tej pracy, już trudno, niech się zwolni. Mówię, no musi coś wybrać, tak? Okej, jeżeli chodzi o Szczepana, to Szczepan jest w karierze. Co za kariera? Boże, jak to jest po polsku? Czekajcie, bo ja mam zawsze z tym problem. Wiem, co to znaczy po angielsku, ale nie wiem, co to znaczy po polsku. No to jest chyba taka kariera jakaś turystyczna, jakaś podróżnicza, no coś takiego. Nie wiem, jak to jest tłumaczone w języku polskim. W The Sims 2 po polsku nie grałam bardzo dawno temu, więc no nie pamiętam dokładnie wszystkich tłumaczeń. W ogóle może bym do niego gadała Dirk, bo to Szczepan, to po prostu tego przeżyć nie mogę. Dirk ogólnie miał już dwie prace. Pierwszą jego pracą była kariera taneczna, ale stwierdziłam, że to do niego trochę nie pasuje, więc znalazłam mu inną pracę. Jest to praca w karierze właśnie tej podróżniczej, ale zauważyłam ostatnio, że on ma pragnienie, żeby być prawnikiem. Na razie czekam, aż pojawi się ta praca, wiecie, dostępna w komputerze, żeby po prostu mu jeszcze raz, trzeci raz zmienić pracę. No w sumie to chłop już jest w połowie grupy wiekowej, padałoby, żeby jakąś pozycję w pracy miał, a jak na razie to zmieniał tę pracę nie wiadomo ile. I teraz też po raz kolejny tą pracę musi zmienić. Jeżeli chodzi o chłopaczków, czyli o bliźniaków, to tak naprawdę nie mam jeszcze co do nich żadnego pomysłu, co oni będą robić. Oni się ogólnie bardzo lubią, są w bardzo dobrych relacjach ze sobą. Myślałam, żeby może zrobić coś na wzór sióstr przyjemniaczek, które żyły ze sobą w wielkiej niezgodzie i żeby tu również była jakaś kłótnia między braćmi, ale stwierdziłam, że chyba raczej zrobię taki kontrast, że oni w przeciwieństwie do swoich matek, czy matki i ciotki, sorry. W przeciwieństwie do nich będą się dogadywali mega dobrze i pokażą, że są mądrzejsi od nich, i będą właśnie żyli w dobrych relacjach, żeby udowodnić, że rodzeństwo wcale nie musi być skłócone. Więc mi się wydaje, że ta opcja jest trochę lepsza. Może mi się jeszcze odmieni, bo u mnie z tą grą jest tak, że mi nagle przychodzi do głowy pełno pomysłów, więc nie wiem jak to będzie, ale zobaczymy co mi się jeszcze w głowie uroi. Dobra, zobaczcie tutaj na domek. Domek w sumie mi się bardzo podoba, jest tak urządzony w takim stylu lekko nowoczesnym, lekko takim starym trochę, bo tu mamy taki stary kominek, mamy lekko stare te krzesła, łóżko takie stare i biurko, ale z jednej strony ten dom jest taki w sumie, taki fajny regał, taka lodówka nowoczesna, więc tak w sumie ten dom jest takim, no mi się ten dom bardzo podoba ogólnie. Tu na dole mamy jeszcze kwiaciarnię, czyli kącik naszej Angeliki. Także kwiaciarnia prezentuje się w ten sposób, myślę, że jest bardzo ładna. Oczywiście będę musiała tu trochę rzeczy jeszcze dodać, jak na przykład jakieś zasłony, dywany, jakieś takie, wiecie, ozdoby, ale spoko, na to przyjdzie czas. Ogólnie dom z przodu wygląda tak,
I no jak dla mnie on wygląda pięknie. Wygląda tak, wiecie, tak bogato, taki wielki dom, wielka chałupa, no nie? I ja sobie tutaj ten dom mega rozbudowałam właśnie o tą kwiaciarnię, o drugie piętro i dom przeszedł potężny glow up, moim zdaniem. To piętro mi się w ogóle nie podoba. Dobudowałam to piętro mając bardzo mało simoleonów na koncie, żeby chłopaki mieli gdzie spać, bo wtedy właśnie stali się już chłopakami. Muszę zrobić tak, żeby tu był, wiecie, korytarz jakiś, a tu dopiero ich pokój plus tutaj łazienka. No ale to jest wszystko do poprawy oczywiście. Jak mi się będzie kiedyś chciało, to zrobię remont. Okej, czyli standardowo przegramy sobie jeden dzień. Tak jak w każdej rozgrywce praktycznie. Tylko, ale grzmoty, Jezu. Dobra, zgasimy sobie światła i sobie przyspieszymy czas. Tylko, że jest taka akcja, że moi mali chłopcy nie odrobili sobie prac domowych, które walnęli w ogóle w cholerę wie gdzie w kąt. Ale oni zaraz się powinni wyspać, także jestem spokojna, wstaną sobie i sobie odrobią to. Ogólnie Angelika nie ma roboty. Nie ma pracy, jest z nikim. Nie no, Angelika nie ma pracy, więc nie musi wstawać. Ona sobie może wstać, kiedy chce. Nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli chodzi o Szczepana, to on na razie musi do tej pracy chodzić, do której chodzi. No cóż, niestety. Ale jak będzie tylko okazja, to mu tą prackę zmienimy oczywiście. Przyspieszymy sobie czas. Nie wiem, czy Szczepan się już wyspał. Dobra, przyspieszymy sobie. Jezu, jak on śmiesznie śpi. Jezu, nie mogę, ta pozycja jest piękna. Nataniel, zbudź się, praca domowa. Archie, ty też. W ogóle mają takie słodkie imiona, Nataniel i Archie, no to jest sweet. Dobra, ruszać cztery litery. I pracę domową mi tutaj zrobić. Twoja jest ta, a twoja jest ta. Dobra. Oni sobie pracę domową odrobią. Dirk zaraz powinien wstać, także spoko. No, Angelika może sobie otworzy na przykład kwiaciarnię około jakiejś 8-9, o ile się wyrobi tutaj z uzupełnieniem wszystkich braków, bo z tym też może być różnie. Nie no, powiem wam, że ten dom jest bardzo ładny, o dziwo. Ja mega nie lubiłam w tym domu grać, bo ten dom był na początku taki brzydki, powiem wam, był tak okropnie brzydki. Ale jak potem już się Angelika wzbogaciła na tej kwiaciarni, to oni w ogóle byli bardzo bogaci potem. I no obecnie są nawet tacy, wiecie, bogaci, no jak na standard Miłowa, to no mają tą kasę jednak, mają. I potem ten dom tak gruntownie przebudowałam, przemeblowałam i teraz dopiero ten dom można powiedzieć, że jest znośny. Dobra, ruszaj się i zjedz sobie coś, a potem pójdziesz sobie tutaj do kwiaciarni uzupełnić braki w swoich kwiatkach. Żebyś miała co sprzedawać. Ogólnie, jeżeli chodzi o kwiaciarnię, to raczej nie jestem za zatrudnianiem pracowników, bo strasznie mnie wkurza zatrudnianie tych ludzi, którzy potem narzekają, że nie mają przerwy i potem się zwalniają. I miałam już tak, że prowadziłam jakiś biznes właśnie w dwójce i ci wszyscy simowie się bez przerwy... Gdzie jest Dirk? A, tutaj siedzi, nie zauważyłam go. Czy ty możesz sobie coś zjeść? Nie, możesz sobie zjeść, teoretycznie. Ale żeś beknął, chamie. A wy się możecie ze sobą pobawić, tak? Wam się chce bawić, a wy jesteście zmęczeni tym, że musieliście odrobić pracę domową. Bawcie się. Jak miałam kiedyś jakiś biznes miłowy i zatrudniłam pracownika, to on bardzo narzekał, że nie ma przerwy, że jak on jest traktowany, jakieś takie rzeczy. Pamiętam to jak przez mgłę, wiecie? Ale od tamtej pory mówię, dobra, no jakoś może sama tu ogarnę, nie będę musiała nikogo zatrudniać. Bo najgorzej by było, gdyby osoba prowadząca biznes mieszkała sama, bo jak ona ma jeszcze członków rodziny, to oni mogą jakoś jej pomóc. Ona może sobie iść zjeść, odpocząć, przespać się, a inna osoba może wejść na kasę, może obsługiwać i to jest mega zaleta właśnie. A jakby Sim mieszkał sam, to by było ciężkie do wykonania, wiecie o co chodzi. Ale pięknie wygląda ona. Oh my god. Nasza Angelika właśnie przygotowuje się do swojej dzisiejszej zmiany w kwiaciarni. Przygotowuje wszystkie zapasy. W sumie ona mogłaby teoretycznie już w ogóle otworzyć tutaj... O, to mogłaby otworzyć. Dobra. Jaką muzę w ogóle włączyła? Boże.
Telefon ci dzwoni, odbierz. Tylko ogólnie najgorszy jest teraz problem z tym, że ci klienci strasznie dużo ich przychodzi naraz. Czasami Angelika sama nie jest w stanie ogarnąć naraz tylu ludzi. I to jest trochę przerąbane. Ale ogólnie nawet sobie daje radę. Jak jej ktoś pomaga, to jeszcze jak chłopcy dorosną, bo tak naprawdę to chłopcom zostało tak naprawdę niewiele do zmiany grupy wiekowej. A może porób sobie jakiś bukiet. A nie, możesz coś sprzedać. To jest... Nie, no nie idź się kąpać. Ale marnujesz wodę. Ej, co on chce tutaj? Czemu on stoi przy kasie bez torby? Ty tak specjalnie zrobiłeś, żebym przyszła tutaj i cię obsłużyła. No i znowu po prostu nie wiem, co mówiłam. Boże, no nie mogę. Ale jakieś kwiatuszki musisz zrobić. Learning not to gem the flowers. O, jakąś oznakę zdobyła za robienie kwiatków. Super. Może będzie teraz mogła drożej sprzedać. Ale w ogóle widzicie to, ile tu jest ludzi teraz w tym sklepie. Jak się startuje z biznesem, to jest o wiele łatwiej. Dobra, idź go obsłuż. O Jezu. Nawet nie nadal bukietu skończyć, no. Wredni klienci. No idźże mu to... No, idźże go obsłuż, kobieto. Na kasę się patrz, bo nie będziesz wiedziała, co klikasz. A ona już tak śmiga na tej kasie. To jest, kurde, piękne. No. Cóż za kobieta biznesu. Czy wy to widzicie, jak zapierdziela z tą kasą fiskalną? No, pajak klika, pajak klika. Wy tak umiecie? Obstawiam, że nie. Ona ma tutaj taki ruch w tym sklepie, że w ogóle ja jestem w szoku. Ale w sumie ona ma rangę biznesu już na poziomie 6, więc sami wiecie, no. Jest ciężko, to jest najbardziej rozpoznawalny sklep w Miłowie. Dobra, uzupełnij sobie tutaj braki, bo trochę ci wyprzeda... Ale chłop tańczy, uhuu! O, twoja... Twoja mama przyszła do sklepu, może coś od ciebie kupi. W sumie to o dziwo, Mary Sue bardzo często jest klientką właśnie. O, najeb to do domu. Co ty tu robisz? Ej, dlaczego na tędy weszła? Czy ja nie zablokowałam wszystkich drzwi? Okej, okay, to jest bloknięte. A te? Bloknięte. I czy ktoś wie? Serio, jeżeli wiecie, to powiedzcie mi dlaczego... Skoro zablokowałam dwie pary drzwi, to jakim cudem oni się tutaj do środka jakimś cudem włażą mi na chatę i siedzą u mnie w kuchni? Ej, jeżeli ktoś z Was wie, jak to załatwić, żeby oni na mnie wchodzili na chatę, to bardzo bym prosiła o info w komentarzu, bo to mnie strasznie wkurza. No i co? Ona chce, żeby coś doradzić, tak? No, Jezus Maria. Dobra, idź tam do niej. Ale zanim ona tam pójdzie, to już się rozmyśli. No ale może akurat... No i kolejna mi na chatę weszła Kasia Langerak. Kasia Langerak wypadł z mojej chaty. Ale Angelika ma po prostu taki młyn tutaj, że masakra. Ej, potrzebuję tylko 3 gwiazdek, żeby mieć 7 level. Obsłuż swoją matkę, bo ci da słabą gwiazdkę. Albo obsłuż swoją matkę, bo straci gwiazdkę. Ale rymy jak spod rynny. Ej, no to jest taki tłok tych ludzi, że ja nie wiem w ogóle, jak oni się tu wszyscy mieszczą. Dobra, idź tutaj dorobić trochę, tych trochę. O, tej też się odkleiło. Dobra, musisz tutaj iść do kasy z powrotem. Serio, czasami jest ciężko to ogarnąć wszystko za pomocą jednej osoby, ale powiem Wam, że jak się cały czas ma podgląd na ten sklep, to jest to do ogarnięcia, naprawdę. No, czasami klienci mogą być trochę zniecierpliwieni, ale no, to jest normalne. Ale to jest serio do obejścia. Da się jedną osobą grać w tym sklepie. Tylko trzeba ogarniać po prostu. I w ogóle może ona za jakiś czas już ten sklep zamknie, bo może o jakiejś 16 zamknie. Zaraz zresztą chłopcy przychodzą ze szkoły, więc no. O, Aleksander jest przy kasie. Idź do niego. Bo zaraz chłopcy wrócą ze szkółki. Oni mają mega na niskim poziomie zabawę. Ten w ogóle jest nieumyty jakiś. O, ocenki się podniosły, super, to mi się podoba. Wiesz co, Angelika, zamknij już ten sklep, bo za duży tłok ludzi się zrobił. Weź ich wszystkich... Dziecko się chwali oceną, matka ma wywalone, lol. Kotek, to jest za dużo ludzi. A, musisz obsłużyć jeszcze tą babkę, dobra. Musisz ją obsłużyć. Wy idźcie w ogóle się pobawić, ty się w ogóle idź umyj, bo od ciebie wywali na kilometr. Umyj się w końcu, potem idź siku,
a potem możesz sobie pograć w grę wideo, a twój brat też się musi umyć, bo od niego śmierdzi. Niech też idzie tutaj do kibelka, a potem pograć w grę wideo. Ej, no miałaś tą babkę obsłużyć, głupia! No przecież ci kazałam, ona zaraz rzuci tą torbą, jak się zdenerwuje. Dobra, jeszcze nie rzuciła torbą, bo to też się mogło zdarzyć, a już mało brakło chyba. O nie, Dirk dostał awans, a ja chciałam mu pracę zmienić. I co teraz? Ej, no i teraz jak on dostał awans, to ja nie wiem, czy chcę mu tą pracę zmieniać w sumie. Może akurat będzie sobie w niej dobrze radził. A i tak chyba w tej karierze, co on chce, chyba i tak się beznadziejnie zarabia. Tak mi się wydaje. Idź sobie pograj w coś, bo twój brat zaraz będzie grał. Ej, w ogóle musimy zmienić Dirkowi wygląd. Proponuję mu dać jakąś brodę albo coś w tym stylu. Bo w sumie to on już tak naprawdę jest dosyć stary. On jest w połowie grupy wiekowej. Wypadałoby mu jakiś zarost w końcu dać, no nie? Tak nawet wypada trochę. Kurde, ale on jest przystojny, tylko ten nos ma taki wielki. Ale ogólnie jest przystojny dość. A, wzięłam ćwicz przemowy. Jezu, zawsze mi się to myli. Okej, czy pójść bardziej taki zarost? No ten zarost to mu tak średnio pasuje w sumie. O, ej, no tak wygląda ładnie nawet. No, więc nasz Dirk ma super zarost. Angela miała zjeść. Co robi Angela? Kąpie się. Co jest grane? Ej, czy ta łazienka nie ma ściany? Łazienka połączona i ta się kąpie tutaj. Nie no, ona ma w ogóle wywalone. Ona sama z siebie się poszła tu kąpać. Ale w ogóle jak ja tego mogłam nie zauważyć, że to jest łazienka bez ściany. Dobra, teraz to się załamałam konkretnie. No, powiem wam, że niezła beka teraz. Dobra, wychodź z tej łazienki. Muszę ją zabudować. Tylko niech ona najpierw z tej pseudo łazienki wyjdzie. Dobra, jakoś to musimy tutaj zabudować. Bo ja nie wiem, co się tutaj w ogóle odwaliło, ale trzeba to jakoś naprawić. Ogólnie to po raz kolejny mam takie szczęście, że przerwało mi się nagrywanie w trakcie, ale na szczęście większość mojej gry się zapisała, także będę musiała w tym momencie skończyć. Tak naprawdę umknęły mi 2 minuty, więc nie ma jakiejś ogromnej tragedii. No ale niestety nie pokażę wam, co się dalej stało. Już się w sumie nic ciekawego nie działo, skończył mi się dzień, przegrałam do godziny 18, więc w sumie nic się nie działo ciekawego. Także muszę wam nagrać jeszcze raz podziękowania i pożegnania. Dziękuję wam jeszcze raz za 500 subskrypcji na moim kanale. Jestem bardzo szczęśliwa i nawet nie wiecie, jak to strasznie mobilizuje do dalszego tworzenia. Naprawdę było mi bardzo miło, jak zobaczyłam tą piękną liczbę na kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i będziecie dalej wspierali mnie i oglądali moje materiały. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę smacznej kawusi, oczywiście, jak zawsze. I do następnego odcinka. Cześć!